Witam serdecznie na kolejnym moim filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj w ramach badań operacyjnych, w ramach dokładniej programowania liniowego, chciałam Wam pokazać element metody graficznej, jakim jest możliwość sprawdzenia ograniczeń, czy zostały w pełni wykorzystane, czy też nie. Generalnie weźmy przykład zadania, które ma na celu maksymalizację zysku, gdzie mamy dwa asortymenty, jakieś dwa produkty, które musimy produkować i jeżeli teraz powiedzmy, określiliśmy sobie na przykład dwie zmienne decyzyjne, gdzie zmienną decyzyjną jest wielkość zakupu jakiegoś nawozu typu super i ekstra, to jest powiedzmy przykładowe zadanko. I w tym momencie wiemy, że naszą funkcją celu jest suma zysków, jakie można otrzymać, osiągnąć z produkcji i sprzedaży obu tych nawozów. I mamy odpowiednio współczynniki funkcji celu 1,2 i 0,6. Musimy się na pewno liczyć z tym, że mamy pewne ograniczenia. A to wynika oczywiście z treści zadania, którego ja tutaj nie przedstawiam, ale mamy ograniczenie pierwsze, drugie, jak i trzecie. I jeżeli one liczbowo będą miały następujący zapis, on oczywiście wynika z treści zadania, a jak zapisać program liniowy, to oczywiście zajrzyjcie na pozostałe moje filmy dotyczące metody graficznej. Ja w tym filmie chcę się skupić tylko na szczególnym elemencie, jakim jest wykorzystanie zasobów. I jeżeli mamy zasoby pewne ograniczone jako S40, S50, S60, dowolne tam nazwy, to może być energia elektryczna, praca pracowników, materiały i w tym momencie powstał nam na podstawie naszego zadania model, który ma przykładowo taką postać, jak tutaj widzimy, gdzie pewne nasze zasoby nie mogą zostać przekroczone, przy wynoszą 480, 90, 720, a tutaj to jest ograniczenie jakby na maksymalną wielkość produkcji i wiemy, że przykładowo z rozwiązania zadania metodą graficzną, czy simplexem, przykładowo cokolwiek to by nie było, mamy wartości optymalne 900 i 400 tych dwóch zmiennych decyzyjnych i wiemy, jaka jest optymalna wartość funkcji celu, oczywiście po podstawieniu do naszego wzoru funkcji, gdzie tu mnożymy razy 900, tu razy 400, bo takie były wartości optymalne i wiemy, że wtedy optymalne wielkości oczywiście ładnie zinterpretowane wynoszą i 900 i 400. I teraz główna część, jeżeli mamy stwierdzić zasób, jakich, zapas jakich składników został w pełni wykorzystany, no to w tym momencie musimy pamiętać o tym, że pierwsze ograniczenie dotyczyło pierwszego składnika, drugiego, jak i trzeciego pozostałe. I teraz jak najłatwiej określić, jaki zapas został w pełni wykorzystany. Najlepiej od tych wartości, ile wynosił ten zasób tych trzech składników, odjąć tą lewą stronę tych ograniczeń, czyli to, to i to odpowiednio odjąć, ale po przemnożeniu razy 900 i 400 jako optymalne wartości x1 i x2. A więc na przykład dla pierwszego równania mamy 480, bo tyle było, odejmuję minus i teraz co będzie w nawiasie? 0,4 razy 900 plus 0,3 razy 400, bo tyle wynosiła optymalna wartość x2. Jeżeli po podstawieniu wynik nam daje dokładnie 0, tak jak w przypadku pierwszego, jak i drugiego ograniczenia, na pewno mogę stwierdzić, że zarówno składnik S40, jak i składnik S50 został w pełni wykorzystany i na pewno te dwa składniki są po wykorzystaniu tych wartości, czy po zastosowaniu wartości optymalnych, te składniki zostały w pełni wykorzystane, a więc ich zasób jest zerowy, czyli zapas jest w pełni wykorzystany. W przypadku trzeciego ograniczenia, jakim tutaj był zasób składnika S60, nie jest on w pełni wykorzystany, bo jak było 720 i od niego odejmiemy tą naszą lewą stronę, czyli to, ile faktycznie zostało wykorzystane,
czyli 0,4 razy 900 i tyle wynosił x1, plus 0,6 razy 400, tyle wynosił x2, zostaje nam jeszcze 120. Co to nam daje? To, że możemy na pewno stwierdzić, że w pełni wykorzystany został tylko zasób składnika S40, jak i S50. Czyli te pozostałe elementy, czyli zasób składnika S60 nie został w pełni wykorzystany. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania pozostałych filmów zarówno z metody graficznej, czy z badań operacyjnych, czy z pozostałych przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, jak najbardziej możecie pisać na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl lub wejść na stronę internetową, którą tutaj widzicie.